Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Po piątkowym treningu w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72 rozmawiamy z Michałem Inickim, naszym młodym pięściarzem. Witaj, Michał. Dzień dobry. W ubiegły weekend w Suwałkach odbywały się eliminacje strefowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Miałeś tam wystartować, niestety nie pojechałeś na zawody. Dlaczego? Tak, miałem właśnie wystartować, ale niestety musiałem pójść do szpitala odnośnie moich hormonów. Zrobić takie badania kontrolne, które trwały 3 dni od 1 do 3. Jeszcze się tam przedłużyły do 5 chyba i niestety nie mogłem wystartować w tych zawodach. Nie żałujesz troszeczkę? Szansa na udział w finałach Mistrzostw Polski uciekła? Znaczy żałuję bardzo, bo to były największe zawody, do jakie mogłem wystartować. Jeszcze w takiej wysokiej rangi nie startowałem w zawodach. No myślałem, że wystartuję, no ale niestety powikłania były. Liczyliśmy bardzo na Ciebie, tym bardziej, że no, reprezentacja Okręgu Lubelskiego spisała się katastrofalnie. Tylko dwóch młodych zawodników z naszego okręgu wywalczyło kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. No niestety, myślę, że w następnych zawodach będę mógł wystartować, że żadnych problemów nie będzie. No ale no, muszę teraz czekać na następne zawody. Powiedz nam, od kiedy trenujesz boks? Z tego co pamiętam, to zanim zacząłeś uprawiać pięściarstwo, była kulturystyka. Tak, chodziłem przez rok na siłownię, w jednych zawodach wystartowałem, zająłem wicemistrzostwo Polski, ale zapisałem się na boks i bardziej mi się spodobał boks, bardziej do mnie trafił.